50 na 140. W szpitalu przebywała 4 dni. Często pisała do mnie SMS-y, że lekarze nie mówią jej, co się z nią dzieje, że tego ciśnienia jej nie potrafią zbić, że troszeczkę to ciśnienie spadnie i znowu jest wysokie. Po 4 dniach pobytu w szpitalu została wypisana do domu z ciśnieniem, które nie było obniżone do granic prawidłowych. Moja mama dzwoniła do pana doktora i mówiła jemu kilkakrotnie, że siostra się źle czuje. To pan doktor powiedział, że trzeba poczekać, aż leki zaczną działać i to będzie w granicach 2 tygodni. Pani mówi o lekarzu ze szpitala? Rodzice dzwonili do lekarza tak, ze szpitala? Tak, dokładnie. Pytanie, które się rodzi, jest takie, czy pacjentka po wypisie ze szpitala w ogóle brała leki, które miała zaordynowane? Bo w mojej ocenie nie brała i to spowodowało tragiczny finał. Pan jest lekarzem? Nie jestem lekarzem, ale prześledziłem dość dokładnie historię choroby od momentu przyjęcia do momentu wypisu i ciśnienie pierwotne na moment przyjęcia w dniu wypisu było już niższe, czyli zaczął się już skutek leczenia. 11 września o godzinie 2:56 moja siostra zmarła. Idąc przed godziną 2 do łazienki, upadła. Pacjentka była prowadzona bardzo dobrze, diagnozowana dokładnie, wykonano dużo badań, w mojej ocenie bardzo dużo. Została wypisana w stanie ogólnym dobrym. Nie dawało mi to spokoju. Ja uważałam, poprosiłam mamę, żeby pokazała mi te wyniki badań. Ja nie jestem doktorem, ale trochę się znam, bo przecież jakieś tam doświadczenie też mam. I mówię, do pewnych rzeczy... Pielęgniarką, prawda? Tak, dokładnie. I do pewnych rzeczy nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jak wykształcenia, żeby zobaczyć, że wyniki nie są dobre, bo sama robię wyniki i widzę, przecież są normy. Zostały takie podstawowe badania przeprowadzone, które tak naprawdę mógł przeprowadzić lekarz rodzinny, tak jak EKG, Holter, to nie jest żadna jakaś tam filozofia, żeby te badania zrobić. Brakowało, uważam, brakowało rezonansu, który by na pewno pokazał już jakieś zmiany, jeżeli siostra miała, nie wiem, może jakiś skrzep, może jakiś tętniak albo coś, to na pewno byłoby widać w rezonansie. Echo serca, USG jamy brzusznej, nerek, siostra miała nieprawidłowe wyniki moczu, obniżony potas, markery sercowe. Gdzie norma jest 220 dla kobiety, to moja siostra miała 2414, czyli o 20 razy więcej. A te markery sugerują o jakimś udarze, zawale serca przebytym, więc coś już z sercem jest nie tak. Ale czy te 20-krotne przekroczenie wynika z opinii siostry? Nie, wynika z tego, co jest napisane w wypisie. NT 20-krotnie jest przekroczone. W mojej ocenie zrobiono wszystko, co można było zrobić. Czy pan, panie doktorze, mógłby ocenić to, w jaki sposób postąpiono w szpitalu Sławnie z tą pacjentką? To znaczy, jak powiem tak, weekendowo, czyli tak jak ta chora poszła do ośrodka zdrowia. Te same badania miały wykonane w ośrodku zdrowia. Morfologię, elektrolity, badania ogólne moczu, rączek, tlaczki, kieszonek. Pacjentkę leczyli lekarze specjaliści, przyjmował lekarz specjalista, leczył inny lekarz specjalista. Kardiolog? Prawie kardiolog. Co to znaczy prawie kardiolog? Drugi stopień z chorób wewnętrznych i prawdopodobnie miał pan doktor otwartą specjalizację z kardiologii. Nie zrobiono kompletnie nic, mimo że badanie pokazały, że coś się jednak dzieje. Moim zdaniem ta chora, szczególnie ze względu na to, że miała tak wysokie wartości ciśnienia, powinna być leczona. Taka jest zasada leczenia ciśnienia w tego typu sytuacjach. Jednak w ośrodku, kiedy dysponuje, no nie wiem, salą intensywnego nadzoru, czy salą takiego wzmożonego nadzoru kardiologicznego, podejrzewam, że jednak w ośrodku odbyłby się referencyjności, czyli nie wiem, koszali, może nawet szczyci. Szpital Sławnie jest słaby, ponieważ nie ma żadnej diagnostyki. Oprócz EKG i rentgena nie ma tam rezonansu. USG podejrzewam, że też nie. Sama tam wiem, bo miałam tam praktyki w tym szpitalu, więc ten szpital jest biedny, co tu dużo mówić. Zresztą miał być zlikwidowany i trochę się dziwię, że nie jest. Panie dyrektorze, nie zbadano nawet żelaza tej pacjentki. Być może było to kluczowe badanie. No to jest ocena pani bądź siostry. Nie, to wynika z epikryzy, czyli z wyników, które są podane w wypisie.
Kilkadziesiąt parametrów zbadano. Tylko zlekceważono? No to jest pani ocena. Moja ocena jest taka, że pacjentka była prowadzona profesjonalnie. Chora została przyjęta do szpitala z powodu bardzo wysokiej wartości ciśnienia, że byłem wchodzący w kryzys nadciśnieniowy, czyli prawie że przełom nadciśnieniowy. To były wartości powyżej 240-250 ciśnienia skurczowego. To były naprawdę groźne, niebezpieczne. A w rozpoznaniu końcowym, rozpoznanie brzmi tak. Choroba zasadnicza, inne określone zaburzenia metaboliczne, to się zupełnie nie trzyma kupy, przepraszam za słowo, z tak zwaną epikryzą, czyli z pałosiowym podsumowaniem pobytu chorego w szpitalu. Stan pacjentki się poprawił. Na moment wypisu był lepszy niż w momencie przyjęcia. Panie dyrektorze, czy to wystarczyło pana zdaniem, że stan był lepszy niż w momencie przyjęcia? W mojej ocenie to wystarczyło. Ale pacjentka opowieści... umarła, panie dyrektorze. No ale to trzeba znaleźć przyczynę. A ja bym chciała znać odpowiedź na pytanie, dlaczego wypisali siostrę po tak krótkim pobycie w szpitalu? Skoro w bezpieczny sposób nie obniżyli jej tego ciśnienia. Dlaczego? Chcieli się jej pozbyć? Czy stwierdzili, że ma 40 lat i już może iść do domu i nic takiego poważnego jej się tam nie stanie? Po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Pomiar jest zbyt wysoki, prawda? Utrzymuje się. Ale troszeczkę się zmniejsza. No, zgłosiłam tą sprawę właśnie tu do państwa i do szpitala Sławna, napisałam skargę. Oczywiście pan dyrektor nic mi nie odpisał, ale rzecznik praw pacjenta jak najbardziej. Pan nie ma sobie jako dyrektor tego szpitala nic do zarzucenia w tej sprawie? Nie mam. Nie chciałby pan przeprosić rodziny? Przeprosiłbym, gdybym wiedział, że popełniliśmy błąd. W mojej ocenie nie popełniliśmy. Myślę, że gdyby lekarze bardziej się nią zajęli i skoro wiedzą, że nie dadzą sobie rady z ciśnieniem, są od tego lepsze szpitale i uważam, że na pewno by się sytuacja inaczej potoczyła.